Tygodniu Bibliotek rozmawiamy z naszymi czytelnikami o książkach i o czytaniu. Dzisiaj naszym gościem jest pan Wiesław Dominiak. Chcemy zapytać, z czym kojarzy się panu hasło "Znajdziesz mnie w bibliotece"? Tak myślałem nawet jakiś czas, bo znam to hasło z internetu i tak myślałem, jakie mogą być skojarzenia. I mnie takie pierwsze skojarzenie, jakie przyszło na myśl, to jest forma zaproszenia. Bo to jest tak, z jednej strony zaprasza się mnie jako osobę, jako czytelnika, czyli osobę, która chciałaby skorzystać z księgozbioru, ale nie tylko, bo z drugiej strony tak potraktowałem to trochę też jako formę takiego zaproszenia z tych, nie wiem, elementów, tych składników, które w bibliotece się znajdują, a więc zapraszają nas książki, zapraszają nas filmy, zapraszają nas audiobooki, no to wszystko, co można tutaj znaleźć. No zapraszają nas ciekawi ludzie, których można tutaj też spotkać, bo wiem, że panie zapraszacie. A więc wracając jeszcze do tej pierwszej myśli, to hasło kojarzy mi się właśnie z taką formą zaproszenia tutaj do tego miejsca. To bardzo dla nas miła interpretacja tego hasła. Teraz chcemy zapytać, no oczywiście o tą najbardziej tradycyjną rzecz, jaką w bibliotece znajdujemy, czyli o książkę, ale o taką, z którą jest pan jakoś szczególnie związany, która wydała się panu bardzo ciekawa, wciągająca. Muszę powiedzieć, że z czytelnictwem, z biblioteką jestem związany już od momentu, kiedy praktycznie zacząłem czytać, bo było to takie miejsce i w miejscu tam, gdzie mieszkałem w dzieciństwie i tu obecnie, gdzie zawsze lubiłem chodzić. I to był taki moment, gdzie szedłem z dużą radością, bo wiedziałem, że coś ciekawego mogę tam znaleźć, coś, co pozwoli mi w jakiś tam sposób albo, nie wiem, poznać nowe sytuacje, jakieś ciekawe rzeczy na nowo odkryć. Jeszcze zanim chodziłem do biblioteki, kiedy zacząłem czytać, to wiadomo, że była mama, która też czytała te książki dla nas, czyta dla dzieci. Ja pamiętam taki zestaw książek, to było w latach 60. Poczytaj mi, mamo. To były te książki, które były takimi pierwszymi, z którymi się zetknąłem. No a potem to wiadomo, jak w wieku dziecięcym, później bardziej młodzieńczym, to i był okres Tomka Alfreda Szklarskiego, były książki Karola Maja, później już różne książki, aż do dzisiejszych czasów. I mam tutaj taką jedną, która już korzystając z tej biblioteki w Zagórowie, która utkwiła mi w pamięci, dlatego że lubię takie opowieści z regionów. I tutaj właśnie książka traktująca o tym, o miejscu, w którym mieszkam, a właściwie o najbliższej okolicy. A mianowicie chodzi o książkę Uporczywe echo Theo Richmonda, która opowiada o Żydach zamieszkujących Konin, ale to czasy jeszcze sprzed II wojny światowej, bo z tego co pamiętam, tą książkę czytałem już parę ładnych lat temu, z tego co pamiętam, dziadkowie chyba tego autora wyprowadzili się z Konina jeszcze przed II wojną światową, zaraz chyba po I wojnie światowej. Natomiast Theo Richmond na skutek, albo właściwie pod wpływem opowieści swoich przodków, zapragnął wrócić w tereny, gdzie oni mieszkali w czasach swojej młodości. Udało mu się to bodaj pierwszy raz w 70-tych latach albo w 90-tych, ja już teraz nie pamiętam dokładnie. W każdym razie razem z nim, jak on to opisywał, śledziłem miejsca, w których bywał, opisując stary Konin i miejsca, które no, do dzisiaj jeszcze się zachowały.
na okładce wewnątrz książki jest plan tego starego Konina. Ja sobie wziąłem kiedyś ten plan, jak byłem na bieżąco z tą książką, wziąłem sobie ten plan i poświęciłem któreś przedpołudnie i pochodziłem właśnie po tych miejscach w Koninie, które on tu opisuje, zgodnie z tym planem. I chyba z tego powodu też ta książka tak zapadła mi w pamięć, bo to był opis czegoś, czym mogłem sam uczestniczyć i czegoś, może to jest złe określenie, ale czego sam mogłem dotknąć. I po jakimś czasie, po kilku latach, jeszcze raz przeczytałem tą książkę i muszę przyznać, że wrażenia były podobne. Znowu miałem ochotę pójść w te same miejsca i zobaczyć to, o czym on tam pisał. To jest ta książka taka szczególna może, chociaż mówię, no są książki z czasów młodości, które też miło wspominam, do których nawet mimo tego już, nazwijmy to, dojrzałego wieku, lubię nieraz wrócić. Pamiętam taką książkę z czasów dzieciństwa Wiktora Zawady. To była taka seria książek o młodych Polakach, którzy na swój sposób walczyli z Niemcami, bo akcja dzieje się w czasie II wojny światowej. To były tak zwane kaktusy, jak dobrze pamiętam, i ta książka to też mi zapadła w pamięć. To chyba takie, chociaż to mówię, gdybym, bo tych książek przeczytałem bardzo, bardzo dużo i na pewno byłyby jeszcze inne, ale te akurat w tym momencie przychodzą mi na myśl. A ta szczególnie, tą rzeczywiście polecam, bo jest to książka, tym bardziej tutaj dla mieszkańców okolic Zagórowa, warta przeczytania. Bardzo dziękujemy. Z sentymentem słucham niektórych tutaj tytułów. Ja w swoim dzieciństwie też trafiłam na powieść Wiktora Zawady. O ile ja pamiętam, była to Leśna Szkoła Strzelca Kaktusa. No właśnie, to jest jedna bardzo z tych części. Bardzo mi się podobała. Kaktusy z naszej ulicy, Leśna Szkoła Strzelca Kaktusa i jeszcze była trzecia część, ale teraz tytuł akurat nie pamiętam. Są trzy części. Także bardzo, bardzo ciekawe wątki, tytuły, które mogą łączyć nas, wszystkich czytelników. Mamy teraz wiele sposobów czytania, dlatego pytamy też naszych czytelników o te najbardziej ulubione i również o to, w jakiej formie lubią czytać książki. Czy to jest książka tradycyjna, czy e-booki, czy audiobooki? Generalnie lubię książki w wersji papierowej, bo takie preferuję. Jeżeli jest możliwość sięgnięcia po tego typu książkę, po tego typu wydanie, to na pewno będzie to u mnie na pierwszym miejscu. Natomiast jeżeli nie mogę dostać, nie jest osiągalna wersja papierowa, no to też nie powiem, ale korzystam z wersji e-booku, chociaż rzadziej. Także raczej powiedziałbym, że wolę książkę papierową. To jest chyba kwestia też, nie wiem, sentymentu, przyzwyczajenia. Tak w młodości byłem nauczony i to chyba zostaje. Trudno się przerzucić na inną formę. Jest to trudniejsze już. Pytamy też, dlaczego czytanie jest ważne? Oj, na pewno jest ważne. Każdy może sobie odpowiedzieć na to pytanie na swój własny sposób, bo to będzie kwestia indywidualna. Dla każdego z człowieka czytanie powoduje jakieś inne odczucia. Dla mnie jest to ważne chociażby z tego powodu, że pozwala mi poznać nowe sytuacje, poznać losy ludzi, może i fikcyjnych, dlatego że to są często historie wymyślone, ale w jakiś tam sposób ubogacają naszą wyobraźnię, nasze słownictwo. Także czytanie to nie tylko sfera doznań, ale też takich typowych odczuć praktycznych, a więc wzbogacenie języka, umiejętność wypowiadania się, dobór słów, chociażby z tego powodu.
Na koniec zwracamy się z prośbą o zaproszenie do naszej biblioteki, bo nasi czytelnicy są najlepszą promocją czytelnictwa. Gdyby zechciał Pan zaprosić innych do nas. Korzystajcie z Biblioteki Zagórowskiej, chociażby z tego powodu, że jest tutaj bardzo ciekawy księgozbiór. Bardzo miłe panie bibliotekarki, które pomogą w każdym momencie. A poza tym korzystanie z bibliotek, jak powiedziałem, to jest możliwość spełnienia swoich często bardzo takich ukrytych marzeń poprzez zapoznawanie się z różnego rodzaju lekturami. Bardzo dziękujemy Panu za udział w akcji Tydzień Bibliotek i za nagranie. Dziękuję.